Zgodnie z zapowiedziami od 15 grudnia zaczynają obowiązywać nowe obostrzenia. Restrykcje wprowadzone przez rząd dotyczą m.in. maksymalnej liczby osób mogących przebywać w operach, teatrach, kinach. W tych obiektach maksymalna liczba osób niezaszczepionych nie może przekroczyć 30% pojemności obiektu. I to tu pojawia się problem nie z osobami niezaszczepionymi, a z tymi, którzy przyjęli już szczepionkę. Jak weryfikować, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie? Dzisiaj takie instytucje jak my, czy każda instytucja w kraju, nie ma prawnej możliwości weryfikowania paszportów covidowych, czy zaświadczeń o szczepieniu. No my sobie tak radzimy jak 99% instytucji w kraju. Zbieramy oświadczenia, ale to jest tylko na słowo, czy ktoś jest szczepiony, czy nie, nie mając możliwości prawnej weryfikowania, czy faktycznie ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Czyli jakby reasumując, zbierając te zaświadczenia, 30% osób, których wpuszczamy do kina na przykład, czy na koncert, mogą to być tylko osoby niezaszczepione. Problematyczna jest również organizacja seansów czy zajęć dla dzieci w wieku szkolnym. Pomimo, że możliwość szczepienia tych w wieku od 5 do 11 lat już obowiązuje, trudno sprawdzić, które dziecko zostało już zaszczepione. Dzisiaj przy seansach choćby szkolnych no zakładamy, że no prawie 100% dzieci nie jest szczepionych, więc wtedy ta nasza sala, która ma 120 miejsc, no może przyjąć tylko 30% wypełnienia, czyli około 40 dzieci czy 30 dzieci może obejrzeć taki film. To jest dla nas problem także finansowy, bo to nam nie pozwala też jakby w pełni sprzedawać choćby filmów, natomiast dystrybutorowi oddajemy takie pieniądze, jakby ta sala była w pełni wypełniona. Reasumując, instytucje kultury muszą we własnym zakresie określić liczbę osób mogących brać udział w wydarzeniach kulturalnych. Pierwsze 30% osób, no to w naszym przypadku myślę, że jest to około 40 osób. Od nich oni wchodzą i ich traktujemy jako osoby niezaszczepione. Nie zbieramy żadnych jakby oświadczeń, zaświadczeń. Każda pozostała osoba, czyli 41, 42, wypełnia nam tylko oświadczenie o tym, że jest zaszczepiona lub nie. Jeśli jest osobą niezaszczepioną, już jej niestety na seans nie wpuścimy. Wprowadzone restrykcje dotyczą też imprez sylwestrowych. W lokalach bawić będzie mogło się do 100 osób z wyłączeniem zaszczepionych. Natomiast miejskie powitanie Nowego Roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, podobnie jak rok temu, przybierze bardziej mobilną formę. Nasza mobilna kapsuła, nasza taka dyskotekowa, tak mogę powiedzieć, platforma będzie się przemieszczać po całym mieście. Myślę, że zatrzyma się na 45 do godziny w 5 wybranych miejscach w osiedlach, a o 23 pojawi się na ostrowieckim rynku i tam już DJ-e, nasi tu ostrowieccy, będą grać do godziny 24. Powitanie Nowego Roku, pokaz ogni, ale jakby nie robimy imprezy takiej, gdzie będzie no, generowało to jakiś ścisk, bo na to też prawo nie pozwala, a jak cały czas będę podkreślał, nie mamy szansy jako choćby organizator imprezy masowej zweryfikować, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia na Ostrowieckim Rynku odbędzie się wigilijne spotkanie. W tym przypadku liczba uczestników będzie nielimitowana, ale zdrowy rozsądek i zasady reżimu sanitarnego muszą być zachowane.